Witajcie czołgiści, z tej strony Wilfej21. Dzisiaj filmik z serii Wasze powtóreczki. Tak jak widzicie, dzisiejszym gościem jest kolega Takto416. Występował on w pierwszym odcinku, no i teraz wystąpi w trzecim. Przedtem grał niższym tierem, teraz wybrał sobie siódmotierowy heavy tank Tygrys P. Rzuciło go na mapkę Zaginioną Świątynię. Matchmaking ma naprawdę bardzo fajny, po dwie siódemki na drużynę, dużo szóstek i po jednej piątce. Także bitwa wydaje się być wyrównana. Pojazd ogólnie według mnie jest rewelacyjny. Tygrys 1 jest również świetny. Tygrys P charakteryzuje się bardzo dobrym pancerzem. Tutaj, jak widzicie, za to jego mobilność kuleje. Pojazd jest bardzo mułowalty. Działo ma również słabsze od Tygrysa 1. No ale największa zaleta to ten pancerz. Weak spoty to garnek, dolna płyta i policzki po bokach kadłuba. Jak widzicie, kolega ostro zraszował miasto. Nikogo tutaj nie było. Okazało się, że większość czołgów po prostu sobie kampi na respie. I kolega już celuje powoli w Churchilla GC. Jest to bardzo słuszna decyzja. Jak wiecie, Churchill GC ma bardzo fajne działo. Tutaj kolega przebił, wziął adrenalinę. Strzał w ciemno. Tutaj pudło, no ale jak pancerz 4 kończy Churchilla. Pewnie T34-85 bije do kolegi. Widzicie, bez żadnego skutku. Kolega jedzie do przodu. Jest komet. Przycelowanie, oddanie strzału. I kolega z powrotem patrzy przodem do T34. Pojawia się sztuk. Zbiera pigułę. Jak widzicie, Tygrys P naprawdę potrafi wiele odbić. Jeżeli rzuci was jak kolegę na topie, to naprawdę możecie robić niezłą siekę. Pancerz naprawdę potrafi wiele wybaczyć. Kolega jedzie na rudego. Teraz bardzo fajne obrażenia. No i jagdpancer znowu dobija trzeci czołg. Typowy, kurczę, złodziej fragów. Jest już 3-2. Tankenstein jest prawdopodobnie na awku, bo w ogóle nie ma żadnej reakcji z jego strony. Na minimapie widać, że na respie też jest chyba jeden AFK z kolegi drużyny. Także bitwa naprawdę nie zapowiada się ciekawie. Przycelowanie w kometa. I ładnie wchodzi za 225. Także komet jest już na hita. No widzieliście, tam chyba na awku był Churchill 7, który właśnie skończył swój żywot. Tak, zobaczcie, Tankenstein jest na awku. Po prostu stoi. Kolega dostał żarówę, myślał, że komet będzie po lewej, ale jak się okazało, komet już był po prawej stronie. Ale kolega spokojnie przycelował i zniszczył przeciwnika. Jest Churchill GC. Odbija się od niego SU-100. Także kolega już naprawdę dużo w tej bitwie odbił. I pojawia się IS. Kolega bardzo mądrze teraz zagrał. Nie walczył z TDK-ami, bo wiedział, że nic mu nie zrobią. A skupi się na ISie. Też bym tak zrobił. No tutaj niefortunny strzał w gąsienicę tylko. Pocisk naprawdę nieźle zszedł. Pamiętajcie, tym pojazdem kontujemy się, ale delikatnie, ponieważ ten czołg ma naprawdę papierowe boki. Zrobicie zbyt duży kąt i po prostu zacznie wszystko wchodzić w ten bok, tak? Zobaczcie, IS włączył adrenalinę i kolega próbuje się kontować i zobaczcie, odbija. Taki magiczny taniec pomógł.
Olga ma jeszcze prawie 1000 życia. Iz ma ponad 750. I z prawej wyjeżdża Su 100. Tutaj Iz już wbił. Su 100 to jest chyba mniej ogarnięty gracz, bo zobaczcie co on robi. Nie, może próbował się obrócić, a coś tylko tam zasłaniało, na przykład wrak albo skała. Wyjeżdża znowu Iz. Kolega nie trafia, kurczę, w ziemię. Na szczęście Iz się odbija. Su 100 obrywa. No i zobaczcie, Iz szarżuje, jeszcze do tego wziął sprężarkę. No, bitwa naprawdę wygląda tragicznie. Od tyłu Su, Iz jeszcze objeżdża i na dodatek jeszcze wbija pestkę. Kolega ma już tylko 236 punktów życia. No po prostu masakra. Tutaj Iz chyba delikatnie zmaścił sprawę, bo jakby dalej objeżdżał, to by widział jego bok. A tak, zobaczcie. Szczęśliwie Iz po raz kolejny się odbija. Kolega tutaj użył jednej złotej pestki. Też bym tak zrobił, bo też była konieczność. W międzyczasie Su 100 raz przebił Tygrysa P. Kolega jest na hita, jak widzicie Su 100 nie trafia. I kolega tak dokończy przeciwnika. Churchill, zobaczcie, zmaścił całkowicie sprawę. On bije sobie teraz do tego Awka Tankensteina. Jakby zaraz na początku rzucił się na kolegę, to bitwę ten Churchill by wygrał. Miałby 6 fragów, pewnie asa pancernego, a tak to zobaczcie. On wolał najpierw zniszczyć Awka. I co mu to dało? No, nic. Po co mieć fajny damage, skoro i tak koleś przegra? No i teraz zobaczcie, bitwa nerwów. Kolega jest na hita, Churchill jest na hita. Bitwa naprawdę ostra. Jeszcze na dodatek zobaczcie, ile jest, pozostało się czasu do końca bitwy. 24 sekundy. Po prostu masakra. Tutaj delikatnie kolega widział, ale nie zdążył oddać strzału. I znowu gra nerwów. Kto wyjedzie, kto... Zobaczcie, Churchill się odbija, no bitwa wygrana, patrzcie. Strzał, pocisk uległ dezintegracji. 4 sekundy do końca, 3, 2, 1 i koniec. No po prostu bitwa znowu pełna emocji. Szczególnie końcówka. Kolega chyba tak to 416 się w tym specjalizuje od dostarczania niezłych emocji. Zobaczcie. Kolega za taką bitwę dostał tylko pierwszej klasy. Dostał też stalową ścianę i spartanina. No, stalowa ściana to tutaj musiała być tak. Kolega zrobił 4200 punktów obrażeń, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Zarobił 40 tysięcy kredytów na czysto. Sobie przewinę. Kolega chyba nie mógł wyjść z niedowierzania. Dlatego tak cały czas na tym ekranie miał. Dobra, jest. Zobaczcie. 1237 bazowego doświadczenia. No to nie jest już rewelacyjny, może dlatego nie dostał asa pancernego. No ale bardzo dziwnie działał ten przelicznik, tak? No, gdyby nie kolega, bitwa była po prostu przegrana. Zobaczcie. Churchill 7-0. Churchill GC 0. Panzer 4-460. Nasz Afek Tankenstein 0. RK 550, no i ten jacht Panzer 4, co zrobił 3 fragi, 1000 ponad obrażeń. On jeszcze mimo wszystko się przydał, tak? Ale reszta drużyny, po prostu masakra. No zobaczcie, u przeciwnika, ten Churchill GC, zrobił prawie 2000 uszkodzeń i 5 zniszczonych czołgów. Gdyby przestał atakować Awka i skupił się na koledze takto, to bitwę by miał wygraną, a tak to... Kolega to wykorzystał i... w bardzo piękny sposób wyciągnął bitwę. Także taka to była bitewka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście serdeczne gratulacje dla kolegi Takto 416. To jest, kurczę, specjalista od dostarczania niezłych emocji. Ten strzał w Churchilla GC pod koniec to pocisk uległ dezintegracji naprawdę. Jeszcze podwyższył temperaturę bitwy. No i co? Wysyłajcie mi wasze bitwy na maila. Mail znajdziecie pod filmem. Oczywiście nie da się tak, że wyślecie całą bitwę na maila, tylko musicie mi na maila wysłać link. Kolega
Zrobił tak, że najpierw wysłał bitwę na Dropboxa, a potem wysłał mi maila z linkiem do pobrania tego pliku z Dropboxa, tak. Także czekam na wasze kolejne powtóreczki, ja tymczasem żegnam się z wami oraz do usłyszenia.